Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczne filety z kurczaka po francusku. Łatwe i szybkie danie z piekarnika, tylko z kilku składników. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą filety z kurczaka, cebula, ser żółty, majonez, musztarda, mąka ziemniaczana, papryka słodka, zioła prowansalskie, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania mięsa. W moim przypadku są to filety z uda kurczaka. Filety rozkładamy na desce. Przykrywamy folią spożywczą. I lekko rozbijamy na cieńsze plastry. Plastry mięsa obracamy. I z drugiej strony również lekko rozbijamy. Jeśli plastry mięsa są duże, można je przekroić na dwa kawałki. Tak przygotowane mięso na chwilę odstawiamy. I przygotowujemy panierkę do mięsa. Do miseczki wsypujemy 2 łyżki mąki ziemniaczanej, około 3/4 łyżeczki soli, 1/3 łyżeczki pieprzu mielonego, 2 łyżeczki papryki słodkiej, 2 łyżeczki ziół prowansalskich lub innych ulubionych. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Następnie po 2 filety przekładamy do dużej miski. Posypujemy przygotowaną panierką i dokładnie z obu stron wcieramy ją w mięso. I tak kolejno panierujemy wszystkie filety. Mięso można również przygotować dzień wcześniej. Mięso odstawiamy przynajmniej na około pół godziny. A teraz kolej na cebulę. Jedną dużą lub najlepiej 2 cebule kroimy w pół plasterki. Trzecią cebulę kroimy w bardzo drobną kosteczkę lub przygotowujemy do posiekania blenderem. Ja tym razem cebulę blenduję, więc pokroiłam w grubą kostkę. Dno naczynia do zapiekania smarujemy tłuszczem, u mnie jest to olej. Następnie wsypujemy cebulę pokrojoną w pół plasterki. Równomiernie rozkładamy. Cebulę doprawiamy solą i świeżo mielonym pieprzem do smaku. Na cebuli układamy zamarynowane mięso.
A teraz kolej na marynatę cebulową. Do blendera przekładamy pokrojoną w kostkę cebulę. Dodajemy 3 ząbki czosnku i cebulę z czosnkiem drobno siekamy. Przekładamy do miseczki. Do cebuli dodajemy 2 łyżki majonezu, 1 łyżeczkę musztardy, posypujemy solą i pieprzem do smaku. Wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowany sos kładziemy na każdy kawałek mięsa i równomiernie rozprowadzamy. Całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy około 40-50 minut do zarumienienia. Na 5 minut przed końcem pieczenia całość posypujemy startym serem i ponownie wstawiamy do piekarnika. Na koniec posypujemy ulubioną zieleniną i pyszne danie jest gotowe. Polecam gorąco. Mięso jest soczyste i bardzo smaczne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!